Naszych obrad, proszę Państwa, zmiana uchwały nr 72, mecz 932, mecz 09, Rady Miasta Krakowa, dnia 20 maja 2009 w sprawie powierzenia miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacyjnemu spółka akcji na realizację projektu zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap drugi. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 964, pierwsze czytanie, referuje Pani Dyrektor Marta Mikołowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały, w którym jest propozycja zmiany pewnych zapisów w uchwale z 2009 roku, ma charakter tak naprawdę porządkowy, pozwalający na dokonywanie pewnych obliczeń, które w takim brzmieniu dzisiaj uchwały są, nie jest możliwe, mianowicie aktualna treść uchwały nie przewiduje możliwości tworzenia nadwyżki emisyjnej z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, co oczywiście naraża NPK i KHK na systemowy brak możliwości pokrywania wykazywanych spraw części dotyczącej kosztów amortyzacji majątku, który sfinansowany jest z dokapitalizowania gminy miejskiej Kraków. Jak to przypomnę, że ta uchwała, na podstawie tej uchwały została zawarta umowa o współpracy pomiędzy gminą miejską Kraków a miejskim przedsiębiorstwem komunikacji, która reguluje między innymi to, że dokapitalizowanie odnoszony przez gminę stanowi wkład do projektu zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej i oczywiście kwoty, które są przedmiotem dokapitalizowania, wystawują udział w nieoznaczonych inwestycyjnych projektów. Powstała infrastruktura, w związku z tym, która jest oczywiście w ramach tych projektów utworzona, podlega ewidencji, bo takie są przepisy. Ta ewidencja tak jest wprowadzona, że nie może być oczywiście dokonywana od tej tworzonej infrastruktury amortyzacja, co powoduje oczywiście straty. Jeżeli zapobiec tym, znaczy możliwość pokrywania tych strat przez brak prawnych możliwości dokonywania amortyzacji, proponujemy właśnie taką drobną zmianę. Ta zmiana polega na tym, że do tej pory mamy w ten sposób taki zapis, że zamiast za wniesiony wkład pieniężny gmina miejska Kraków obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym akcje imienne za cenę emisyjną równą o wartości nominalnej. Teraz będzie mogła pobierać te akcje imienne za cenę wyższą od wartości nominalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Infrastruktury. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Są stanowiska klubu radnych. Zatem otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada odbywa pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp Statutu Miasta Krakowa określam termin dnia autopoprawek na dzień 30 października 2012 godzina 15 i ostateczny termin dnia poprawek na dzień 31 października godzina również 19.